Państwu, na moim zadaniu 17. Witam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj w naszym muzeum pod renesansowym stropem na niedzieli z kardynałem. Albo właściwie powiedziałem niedzieli ze Zbyszkiem Pawlakiem, bo dzisiaj Zbyszek Pawlak. Dzisiaj Zbyszek Pawlak, jak zresztą Państwo widzą tutaj w tle tytuł spotkania Światowe Dziedzictwo na Filiżankach, ale tak się składa, że jest to już drugie spotkanie, ta niedziela z kardynałem, bo wcześniej było spotkanie z doktorem Rosenbaumem, dzisiaj ze Zbyszkiem Pawlakiem. Mamy jeszcze kilka spotkań. Zachęcam, żeby Państwo te ulotki, które przygotowaliśmy, żeby Państwo zabrali ze sobą, bo tu jest cała rozpiska różnych imprez, które się wokół kardynała, serwisu kardynała, tego niesamowitego serwisu u nas w naszym muzeum dzieją. Także chciałabym, żeby było tak tłumnie na wszystkich spotkaniach i żeby Państwo uczestniczyli, bo rzeczywiście serwis kardynała jest czymś wyjątkowym. To jest taka nasza lokalna Mona Lisa. Ja użyłam takiego sformułowania i najpierw sobie pomyślałam, kiedy w jednym z wywiadów użyłam tego sformułowania, że może trochę na wyrost. Ale kiedy profesor Ryszard Kaczmarek przyjechał na wykład i kiedy zobaczył serwis kardynała u nas, powiedział, to jest Mona Lisa, to jest wasza Mona Lisa. I szanowni Państwo, myślę, że nie na wyrost. Tutaj Tarnogórzanie, a przecież tak bardzo kochamy nasze miasto, o tym serwisie kardynała powinniśmy naprawdę sporo wiedzieć. I dzisiaj poznamy ten serwis kardynała i te widoki, które są na Filiżankach, poznamy właśnie poprzez wykład, prelekcję Zbyszka Pawlaka, ale jeszcze coś Zbyszek powiem, zanim Ci oddam głos. Szanowni Państwo, rok temu wydawało się to jeszcze rzeczą niemożliwą. Jeszcze ze Zbyszkiem, kiedy rozmawialiśmy, że chcielibyśmy tutaj w muzeum, jako Tarnogórzanie, żeby w naszym mieście zagościł serwis kardynała na 60-lecie muzeum w Tarnowskich Górach, wydawało się to taką ideą fix. Dzisiaj możemy powiedzieć, że serwis jest. Pamiętam, jak Zbyszek, kiedy już serwis się pojawił, przybiegł szybko i powiedział, muszę go zobaczyć. Proszę Państwa, to jest naprawdę coś niesamowitego, że tak podchodzimy do tych właśnie zabytków, artefaktów, które opowiadają również o naszej historii. Zbyszku, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo, dobry wieczór Państwu. Ja chętnie oddam krzesło, mogę stać. Jestem przyzwyczajony, ostatnio bardzo dużo prelekcji. Dopiero co wróciłem. Proszę Państwa, i od razu przepraszam, będę mówił z głowy, ze względu na to, że nie miałem czasu przygotować referatu pisemnego, ale myślę, że zaspokoję Państwa oczekiwania i będzie ciekawe. Ale gdyby nie było, byście Państwo zasnęli, to proszę tylko nie chrapać. Jakoś damy sobie wspólnie radę. Właśnie, pani Beata powiedziała, że rok temu żeśmy się starali o to, żeby ten serwis u nas dotarł. Nie wierzyłem, to było jedno z moich marzeń. Po UNESCO to drugie, które w tak krótkim czasie się spełniło, bo od lat 90. tak właściwie staraliśmy się, żeby ten serwis do nas dotarł. Natomiast no, w tamtych czasach jakoś Muzeum Górnictwa Węglowego w Bochum nie miało ku temu jakiejś dobrej myśli, więc no udało się teraz. Być może UNESCO spowodowało to, że pani dyrektor umożliwiono sprowadzenie serwis kardynała. No, w tamtym, na poprzednim inaczej, na poprzednim, bo to było chyba z 2 tygodnie temu, Sebastian Rosenbaum opowiadał o Rudolfie kardynale. Bez tej postaci nie byłoby tego serwisu, naszego dziedzictwa, ale tak właściwie mówiono o kardynale, mówiono, że w wieku bardzo młodym dotarł do Tarnowskich Gór, w wieku tam 20 lat, zaczął pracę w Urzędzie Górniczym w Tarnowskich Górach. Potem jego kariera posunęła się, że trafił do Bonn, Berlin i, no, i został dyrektorem Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. Natomiast znamienny jest data, gdzie jeszcze był w Tarnowskich Górach, 1839. To nie tylko, że został burmistrzem, ale w
właśnie, że wznowił działanie szkoły górniczej. Ona podupadała. Ministerstwo Górnictwa zgodziło mu się na tą ideę. Gdzie ta szkoła powstała? W budynku apteki pod Białym Aniołem. Właścicielem wtedy był Kochler. Wynajęli jedno pomieszczenie. Jeszcze w podziemiach znalazłem buteleczkę, nawet ona przekazałem się do muzeum, buteleczkę Königliche, zu Weiss of Engel, Tarnowic, właśnie Kechlera. To taki mój związek właśnie z tą apteką. Uczniowie, cóż, dwie klasy, 4 godziny po pracy, 6 razy w tygodniu. Nie będę opowiadał o szkole, bo to jest temat na zupełnie inny wieczór, ale zwróćcie uwagę, po pracy 6 razy w tygodniu po 4 godziny. Niesamowicie zapracowani byli ci nasi przodkowie, ale jakim był człowiekiem Karnap, że otrzymał ten serwis? Cały czas sobie zadawałem to pytanie. Jakim był, że otrzymał taki serwis? Każdy z Państwa na pewno otrzymał w swoim życiu jakiś fajny prezent. Taki. Pomyślcie sobie o tym prezencie. Coś, co Wam sprawiło wiele przyjemności. Coś, co było dosyć drogie. I teraz pomyślcie sobie, że ktoś wręcza Wam ten prezent. Ktoś biedny, na kogo nie stać właściwie na taką filiżankę. To jest wyjątkowe w tym wszystkim. Że uczniowie, którym Karnal właściwie pomagał, żeby skończyli tą szkołę, oni z własnego uposażenia zlecają wykonanie tego serwisu i oddają mu go w prezencie. Nigdy wcześniej, nigdy później nie doczytałem się, żeby coś takiego miało miejsce. Kim był Karnal? Kim był Karnal? Że jego imieniem nazywano Szymon. To nie tylko w Tarowskich Górach, nie tylko w Zabrzu, ale w Westfalii. Na szyb, nie ma wskaźnika, będę pokazywał. Na szyb Karnal tu się mniej więcej znajduje. Przybliżę go Państwu, żeby umiejscowić. Czyli u zbiegu Drogi Małej, Górniczej. Engel to jest kopalnia zabytkowa, czyli widzicie Państwo, gdzie ten Karnal szyb się znajdował. Wiemy, że był geologiem, znakomitym geologiem, rysował mapy. Jedną z map możemy zobaczyć na wystawie, oczywiście. Pisał różne publikacje, tego i na internecie, i jeszcze w archiwach różnych jest dużo. Co ciekawe, jedną pracę naukową w Tarnowskich Górach o pożarach podziemnych w kopalniach węgla kamiennego, ze szczególnym uwzględnieniem kopalń górnośląskich. Ale był członkiem również Towarzystwa Niemieckich Naukowców i Lekarzy, który jest najstarszym, największym interdyscyplinarnym stowarzyszeniem naukowym w Niemczech. Od 1849 do 1855 był wykładowcą górnictwa w Bergakademie zu Berlin. Zainspirował również założenie Śląskiego Stowarzyszenia Górnictwa i Hutnictwa. W latach 1853-1858 kierował redakcją roczników tego stowarzyszenia. Ja przyniosłem Państwu, może potem będziecie chcieli zerknąć, to jest pierwsze wydanie. On był redaktorem bodajże 4 takich wydań. No jest niesamowita pozycja, jest to czytać, wierzcie mi Państwo, przez cały okres XIX wieku, rok za rokiem były wydawane. Z tego czerpiemy również swoją wiedzę. Ale był również założycielem, długoletnim prezesem powstałego w 1848 roku Niemieckiego Towarzystwa Geologicznego, które działa do dzisiaj. DGG to skrót, natomiast oni bodajże w 2004 roku połączyli się z również Towarzystwem, ale Nauk o Ziemi, stąd ta zmiana. Ale dlaczego?
albo kim był, albo czym sobie zasłużył, że jego imieniem nazwano nawet jeden z minerałów. Pospolicie mogę powiedzieć, że to jest sól potasowa, powiedzmy tak. Podobny do halitu. Halit, jak się krystalizuje, to również takie rąbne kwadraty i ma swoje imię. To tak celem wprowadzenia o karnalu. Jeszcze jedna rzecz niezwykła. Nie był przy zakładaniu albo przy projektowaniu sztoni, głębokiej sztowni Fryderyk, Tiefer Friedrichsztorn, bo sztonia rozpoczęła budowę w 1821, w 1834 została ukończona. Natomiast nadzorowo projektowali ją Eisleben i Turnagel. No i on dokończył to dzieło. Dzieło niezwykłe, ze względu na to, że z 13 sztoli ta jedna, z 13 sztoli tarnogórskich ta jedna pracuje i funkcjonuje do dzisiaj. Niezwykła ze względu na to, że na odcinku niecałych 5 km wybito 26 szybów, połączono je. Żeby wybudować tą sztalnię, w 14 miejscach szło się na zbicia, czyli do siebie. Jeśli dzisiaj pomyślimy, że inżynierowie budują tunele, budują torowiska i potrafią się pomylić, oni się wtedy nie połączyli. Jedna z tablic, ta górna, pokazuje właśnie, że w 1831 doszli do siebie. Chodzę po tych niewycieczkowych trasach blisko 30 lat. Jeszcze wszędzie nie było, ale sztolnie, wierzcie mi Państwo, że tam tą poza trasą bardzo dobrze, nie wiem, byłem tam ze 100 razy może. Czy nie jest piękna? To właśnie karnal ją dla nas uczynił. Proszę Państwa, i to tak w celu wprowadzenia, natomiast musiałem coś o karnalu powiedzieć, a już wracam jeszcze, żeby nie było tak smutno, żebyście posłuchali. Ściągnąłem to dosłownie wczoraj z internetu i to pewno znacie. Das nun folgende Lied, schon wieder tönt vom Schachte her, führt uns nach Oberschlesien, wo es als das Tarnowitzer Glöcklein bekannt ist. Es ruft die Knappen zur neuen Schicht. Ein jeder eilt, alles regt sich wieder. Man hört des Pulvers Donnerknall, des Schlegels und des Eisens Schall. Go puszczam, żebyście Państwo usłyszeli taką wersję. Thank you.
wolniej zupełnie niż nasza, tak? Jeszcze jedną. Myślę, że wytrzymacie. Poznajecie tę melodię, tak? To wciąż ten tarnobrzyski dzwoneczek, ten nasz tarnobrzyski dzwoneczek. Okej, nie będę wam ze względu na to, że mogę światło, albo tak zostawimy. Dlaczego to puściłem? Dlaczego chciałem, żebyście słyszeli te fragmenty? Ze względu na to, że przydarzyło mi się kiedyś, te dwa ostatnie były akurat z Austrii, natomiast zdarzyło mi się, jak byłem w Saksonii i też jestem na jakimś święcie górniczym, i słyszę pierwsze słowa, słyszę melodię i mówię, ojej, przecież to jest nasze dziedzictwo, nasz tarnogórski dzwoneczek. Czy na tym święcie, jeszcze po mszy, pytam się tych Bergmanów, tych górników, ich mniejszych, mówię, skąd znają tą pieśń? Oni mówią, że to ich dziedzictwo. Jest. To jest ich dziedzictwo, z dziada, pradziada śpiewają to u nich. Właściwie w każdej, na każdej mszy, w wielu śpiewnikach zobaczycie w Niemczech, w Austrii tą pieśń. W pierwszej 30 najsłynniejszych pieśni górniczych w Austrii się znajduje. A ja mówię im, wiesz, Tarnowice Glockheim to jest z mojego miasta. I dopiero im otworzyłem oczy. Kto sprawił? Karla. To jest tym bardziej piękne, że mówiąc o naszym światowym dziedzictwie, tym, które zostało wpisane w tamtym roku na listę, to nie dotyczy tylko i wyłącznie tego dziedzictwa materialnego, ale również te niematerialne, które łączy nas z innymi ośrodkami. Jest to dziedzictwo, uważam, światowe. Okej. UNESCO malowane na filiżankach. Krótkie informacje. Tak właściwie obiekty na filiżankach w granicach dobra wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to są dwie filiżanki. Pierwsza to jest pokazująca ten kopiec i królewską kopalnię Fryderyk, druga pokazująca zakład uzdatniania rudy, też królewską kopalnię Fryderyk, ale z takim basenikiem, jak tam zobaczycie. Dlaczego tylko dwa? Ze względu na to, że nasze UNESCO, mianownikiem w tym naszym UNESCO są podziemia tarnogórskie i tylko parę obszarów napowierzchniowych jest wpisanych, typu Hałda Popłuczkowa, typu Srebrna Góra, Park Miejski i parę szybów istotnych dla naszego górnictwa albo istotnych w celu wyjaśnienia w pełni tej wyjątkowej wartości tarnowskich gór. Więc te dwa obszary na powierzchni, bo ja nie mówię to, co się dzieje pod ziemią, na powierzchni są wpisane. Obiekty na filiżankach w granicach strefy buforowej dobra wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, więc tu już jest lepiej. Filiżanka pokazująca dom Karnala, urząd górniczy, fabrykę cementu, kopalnię Verona, szyb Spes. Natomiast obiekty na filiżankach nie wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to pozostałe kopalnie Galmanu, Augusta, Planeta, Szary, Teresa i Maria. Natomiast właśnie bardzo istotne jest, że one się pojawiły na tych filiżankach. Istotne jest też dla naszego wpisu. Galman. Nikt nie pisze o cynkach, o blendzie cynkowej, tylko o Galmanie. I tak wcześniej się pojawiły ze względu na to, że Tarnowskie Góry w tej dziedzinie wydobycia rud galmanowych miały wpływ, ale to troszeczkę później. Pierwsza filiżanka.
No specjalnie nie opisywałem, bo chyba będziemy rozpoznawać, co to są za obiekty, tak? Pierwsza królewska kochania Fryderyk z szybem Abraham, gdzie szybem Abraham i szybem maszyną, gdzie powstała pierwsza maszyna na Górnym Śląsku, pierwsza w Polsce, 32-calowa maszyna typu Newcomena, sprowadzona w 1787, w 1788 zaczęła pracować. Nie wszystko opowiem Państwu, natomiast chcę Was zainspirować, żeby w tak krótkim czasie, jak będziemy mieli jeszcze te filiżanki, żebyście sami zaczęli je obserwować. Cóż widzimy na tej filiżance? Kopiec usypany w latach 30. XIX wieku, ale widzimy już posadzone lipy i widzimy też, co jest na górze kopca, też lipa. Ten monument, o którym czytamy często, którego widzimy, on powstał dopiero na stulecie kopalni Fryderyk. Po zamknięciu kopalni Fryderyk w 1913 zostaje przeniesiony do Parku Miejskiego, w 30 zostaje wysadzony, więc nie mamy śladu, na szczęście zostały zdjęcia. Bardzo ciekawe, mamy maszynę typu Newcomena. Ciekawe są również zabudowania T3, pokażę coś Wam jeszcze, wszystkiego nie będę omawiał, natomiast te trzy budynki to są te czarne. Zdjęcie albo malowidło było z tamtej strony. Jeszcze spróbuję wrócić, żebyście widzieli. Te trzy czarne i na kopiec. Kopiec to jest te kółeczko. Tu jest maszyna parowa. Maszyna parowa jest inwentaryzm, to znaczy fundamenty są rozpoznane metodami elektrooporowymi, także już wiem dokładnie co do pół metra, gdzie te fundamenty są, dosyć potężna maszyna. Ale kolejna filiżanka w granicach Dobra, czyli Zakład Uzdatniania Rudy, Łódzka. Widzimy po prawej stronie pojawiła się maszyna parowa. Ona jest smukła, wysoka, ze względu na to, że 24-calowe maszyny właśnie były takie. I cóż pokazuje ten schemat? Pokazuje właśnie miejsce hałdy popłuczkowej. Tej dzisiaj wpisanej. Widzicie Państwo, że... ojej, mam wskaźnik. Długopisie teraz sobie przypomnę. Nie ten długopis. Łatwiej mi by było. Widzicie, że te hałdy się dopiero na filiżance tworzą. Widać ją po lewej i po prawej stronie. Muszę jednak rozpiąć, żeby nie było wyraźnie. Po lewej i po prawej stronie. I to samo widać też na tym planie. Dlaczego istotna i dlaczego się pojawiła ten zakład uzdatnienia ród? Filiżanki 44. Natomiast znamienna jest data oddania głębokiej sztoni Fryderyk, 1834 rok. Woda wówczas zmienia kierunek w Tarnowskich Górach. Mówię o wodzie pogórniczej. Ona już nie płynie w stronę stoły, natomiast w stronę dramy. Niektórym płuczkom zaczyna brakować wody. Tak jak w dużej płuczce przy szybie Bergdrost, czyli Sawina. Więc władze górnicze postanawiają zbudować centralną płuczkę dla wszystkich zakładów, która mieści się właśnie koło hałdy popłuczkowej, dlatego ten teren jest wpisany na listę UNESCO. To jest dosyć istotny, z szybem Freedom. O, szyb Freedom. Też bardzo ciekawe, czyli ta maszyna parowa odwadniała poprzez pompę w szybie Freedom. Jest na tyle ciekawe, że nawet jak Karnala czytacie, on pokazuje, jak nazywano szyby, od nazwiska, nazywano z mitologii, nazywano kobietami, zwierzętami. I wkoło są zwierzęta, a wcześniej ludzie, natomiast ni stąd, ni zowąd Freedom. Freedom, 1808 rok, budowa, bicie tego szybu. I żeśmy długo szukali nazwiska w naszych archiwach, czy był taki górnik, któremu mogli nadać. No nie znaleźliśmy. Natomiast jeśli pomyślimy o wojnach napoleońsko-pruskich, czyli francusko, no to domyślimy się, jak Prusacy przegrywają i
są już w pokoju. Dlatego Frieden, ni stąd, ni zowąd. Zakład był niezwykle nowoczesny. Tu widzimy bębny, jeszcze te ręczne, ale widzimy skomplikowane machiny, które tą rudę uzdatniały, czyściły, mieliły. Takie bębny możecie zobaczyć, nie wiem, jak we współczesnych kopaniach złota. Nic się nie zmieniło. Może troszeczkę technologia poszła do przodu, natomiast idea uzdatniania tej rudy pozostała taka sama. Jeden z najnowocześniejszych zakładów wówczas płukania rud w Prusach powstał właśnie w Tarnowskich Górach. Ale powiedziałem, że was będę prowokował, jeśli chodzi o to, żebyście oglądali te filiżanki. Na tej pierwszej filiżance właśnie mamy basen, ale mamy w oddali również taki budyneczek. Nie wiemy, co to jest, prawda? Możemy podejrzewać, że to jest jeden z kunsztów pozostałych, który obsługiwał trzy maszyny. Wizualnie pasował. Mógłby być również gałpanderem, czyli miejscem, gdzie proch trzymano. Ale również jeden z kolegów zasugerował, ze względu na to, że to jest bliskie odległości od szybu Spes, jest górka nad, jest wzniesienie, być może zasłania inny szyb, szyb Spes, tą wieżę tam z tyłu. Proszę Państwa, na tych filiżankach bardzo dużo się dzieje. Ja ją oglądam i cały czas coś odkrywam. Naprawdę, przyjrzyjcie się. Kolejna filiżanka. Chyba rozpoznajecie, tak? Dom Karnala. Jest tutaj właściciel nawet, Jasiu, tak? Są rodzice, dzieci, tak, już właściciel, dzieci. Dzieci domu Karnala, o tym nie trzeba mówić. Niesamowity dom. Dobrze, że przetrwał. Tych domów górniczych bardzo mało mamy w naszym mieście. One giną. Na ulicy Górniczej zginęły nam domy. Jeszcze coś tam pozostało. Dużo jest przerabianych. Dzisiaj ciężko je rozpoznać. Tak jak Bergfera, jak jedziemy na Stare Taronowice. Natomiast ten pozostał nam. Być może dlatego, że Karnal tam mieszkał. Chodzę tam. Warto tam zaglądać. Nie reklamuję teraz restauracji, ale warto zaglądać i oglądać. Szyb Spes. Czy Państwo wiecie, gdzie jest szyb Spes? Umiejscowiłbym go w tej chwili w dużej dziurze w Dolomitach. Czyli muszę Wam to zasłaniać. Czyli jeśli mamy tutaj hałdę powłóczkową, to Spes jest w tym miejscu dokładnie. To jest z innej mapy. Widzicie Państwo, jak to wygląda. Co jest ciekawego na tym szybie? Ze względu na transport rudy. Przyjrzyjcie się, że w tej filiżance, że transport rudy odbywa się dołem. Natomiast skałę płonu, ta, która nie zawiera żadnej rudy, wyjeżdża górą na wózku. Tworzy się hałda. I znakomicie taką hałdę widać, gdzie widać ślady torowiska. W kształcie T. Na szybie Adler. Jeśli chodzicie do rezerwatu Sejdu, jeśli chodzicie po Srebrnej Górze, to ten szyb Adler jest w tym miejscu. Niesamowicie. Tam zostały jeszcze fundamenty tej wieży. Widać, było torowisko do tego szybu. Dosłownie tak te górnictwo u nas wyglądało. Jeden z najnowocześniejszych szybów, ale przyjrzyjcie się jeszcze takiemu trójkącikowi z tyłu. Jeden z najnowocześniejszych szybów, ze względu na to, że zastosowana tam została turbina wodna, wynaleziona co prawda ponad wcześniej, natomiast przez węgierskiego uczonego Segnera. Natomiast po raz pierwszy w górnictwie w XIX wieku Niemcy z kolegą Helmutem Albrechtem z Freiberga właściwie żeśmy szukali, i oni, Niemcy, się szczycili, że u nich po raz pierwszy w 1849, dopiero ja jak im wysłałem
mapy, że u nas w 1840 otworzyli oczy. Nie wiem, czy to była po raz pierwszy w górnictwie, natomiast na pewno wcześniej niż do tej pory żeśmy sądzili. Należy to zbadać. Natomiast ten trójkąt prawdopodobnie, bo to nie jest żadna wieża z dzwonkiem, prawdopodobnie jest to urządzenie do bicia szybów. Czyli mamy trzy filiżanki, wiemy, gdzie są umiejscowione. Park Kunszt, wszyscy wiedzą, gdzie jest. Kopiec, tak, w Obrownikach, większość wie. Dom Karnala, wszyscy wiedzą. Zakład uzatrzenia Rudy, Hałda Popuczkowa, również wszyscy. No i spes w tym, w tej dziurze, jak mi was szkoda, bo wy nie widzicie tych obrazków. To jest ta turbina. Rzeczywiście ona zrewolucjonizowała ruch pionowy w szybie. Do tej pory trzeba było wyciągać za pomocą kieraty lub haślami, czyli takimi, jak to przy studniach, na wale skręcono gliną. Natomiast poprzez spuszczanie wody na łopatki potrafiono zmechanizować właśnie, że ten urobek już wyciągano do góry. Mamy kompletną dokumentację tego urządzenia. Kolejna filiżanka przedstawiająca urząd górniczy. Urząd górniczy mieszczący się w dzisiejszym miejscu ratusza miejskiego. Coś wam przypomina ten na przeciwnej stronie budynek? Szukałem zdjęcia, też wczoraj dopiero znalazłem z góry, żeby było widać jedno i drugie. Natomiast nawet ta przebudówka gdzieś tam się pojawia, prawda, na tej filiżance. Niezwykłe. Dużo się nie zmieniło tak właściwie. Trochę bardziej przyozdobione jedno zostały te budynki. No i ratusz. Ratusz. Natomiast budynek też składu solnego, prawdopodobnie ten czerwony, również się ocalał. To coś jest dla historyków. O składzie solnym się nie mówi, natomiast był. Ale chcę wam powiedzieć, że taka postać jak Boskan Lasopolski na tym rysunku akurat widnieją ołówkiem zapisane, on tutaj mieszkał, on tu pracował. W tych trzech. Na pierwszym piętrze znana postać w tarnogórskim górnictwie. Kolejna filiżanka, fabryka cementu, niezwykła rzecz, ze względu na to, że prawdopodobnie pierwsza w Prusach cementownia. To też jest na rozpoznanie przez historyków, na opisanie, bo tak właściwie tych informacji mamy nie za wiele dotyczących tej fabryki cementu. Ona była na końcu ulicy Katarzyny, Świętej Katarzyny, przy zbiegu z ulicą Halera. Nie wiem, czy kojarzycie? Jedna z przecznic przed wodociągami do samego końca trzeba dojechać. Czyli na tej mapie górnej widzimy Reden, wzgórze Redena i jest zapisana fabryka cementu. Urodzony w 1786 w Polskich Górach, Wilhelm Ferdinand Elsner von Gronow z Kalinowic w 1839 założył pierwszą Prusę wytwórnię cementu. Dlaczego tam? Bo jest parę miejsc w Tarnowskich Górach, gdzie nie występuje tylko i wyłącznie dolomit, ale również kalksztyn, czyli ten wapień mieszkowy, ten biały, powiedzmy, czy niektórzy mówią szary, także on występuje, on jest potrzebny do tego produkcji cementu, ale nie portlandzkiego jeszcze, ale romańskiego. Ta filiżanka zawsze mnie inspirowała. Co? Póki nie dowiedziałem się czegoś więcej o cementowni, inspirowała tym, że wszystko obiekty górnicze, tak właściwie związane z górnictwem, a tu nagle filiżanka z fabryką cementu. O co tu chodzi z tym cementem? Ona była bardzo ważna ze względu na to, że jak płyniecie głęboką sztolnią Fryderyk, tą czarnego pstroga u nas,
Będziecie widzieli, że ocios w niektórych miejscach jest zabezpieczony również cementem. I do właściwie II wojny światowej ówczesne wodociągi, najpierw Adolf Schalk-Beckerberg, a potem już zakład wodociągowy Staszic, właśnie naprawiały. I z dużym prawdopodobieństwem jest, że ten cement był również wykorzystywany do wzmacniania już w XIX wieku. Cement znany w całej Europie. Na targach bodajże w Londynie dostał nagrodę w 1861 roku. Ale pokazywano te wytwory tarnogórskiego górnictwa również na targach. Wierzcie mi, że może pod innymi znalazłem pod Zollverein, że pokazywali rudy właśnie z naszych rejonów. No i właśnie i ten cel. Można go odszukać w różnych publikacjach, ale nie ma tego za dużo, czyli wiemy, gdzie jest ta fabryka cementu, tak? Ale Galman. Przechodzę do Galmanu, który jest dosyć istotny. Dlaczego Kalaman? Dlaczego Galman? Dlaczego Galman? Cały czas sobie powtarzałem. Dlaczego woda? Zobaczcie na szczytu naszego wniosku. Kopalnia ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tromskich Górach. Galman jest na węglanach. I trochę muszę o tym cynku wam powiedzieć, żeby wprowadzić was, dlaczego jest istotny dla tego naszego wpisu. Pierwsze rozpoznania tego metalu właściwie pochodzą z Indii, z okolic Zawaru. Cała osada położona w okręgu Udaipur w Rajasthanie w Indiach. I zobaczcie, produkcja cynku, druga połowa pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Geografia Strabona. W pobliżu Artemidy znajduje się kamień, który po spaleniu podaje się obróbce w piecu z pełną ziemią, w wyniku czego powstają kropelki fałszywego srebra, które dodaje się do miedzi, tworzy tak zwaną mieszaninę, którą niektórzy nazywają orejhalekos. Czyli co to może być? Mosiądz. Mosiądz, tak? Strabon już pisał właśnie w 24 roku naszej ery. Potem ten cynk pojawia się w Chinach. Mówię o takich dużych ośrodkach. W Yunnan, w Sichuanie są wyraźne piece wykopane archeologicznie, piece do wytapiania cynku. Georgis Agricola, co pisze o cynku? Poinformował, że biały metal został skroplony i zeskrowany ze ścian pieca w Ramelsbergu. Zauważył ponadto, że podobny metal, który nazywał się nieczystym metalem, był produkowany w podobnych okolicznościach na Śląsku przez miejscową ludność. Paracelsus natomiast nazywa go bękartem lub półmetalem, czyli ten cynk jeszcze nie był znany w Europie. W Indiach jako metal tak, w Chinach tak, natomiast u nas w Europie nie potrafili tego cynku zidentyfikować dobrze. Bękart, nie wiem, dziwnie to nazywano, nie potrafili go wykorzystać. Rudy galmanu i cynku wykorzystywali do mosiądzu. I według Roberta Forbesa, jako pierwszy w Europie mógł pozyskać około 1509 roku teraz Ebner z Norymbergi. I ciekawostka, w 1569 roku Piotr Jos informował pismem margrabiego Jerzego Fryderyka, że na terenie margrabiowskiej kopalni na ziemiach bytomskiej znalazł galman, zamierza założyć dwarectwo i prosi o przywilej wydobycia na 20 lat. Galman tarnogórski odstawiono do Gdańska w rocznej ilości około 2,5 tysiąca cetnarów. Jeśli licząc cetnar tarnogórski powyżej 50 kg, raczej bliżej 60, no to znaczne ilości. Dlaczego pokazuję dwie były? Galman i blenda cynkowa. Z obydwu wydobywa się cynk. Natomiast w rejonie tarnogórskim występują przeważnie te skały. Natomiast na pozostałych filiżankach, które widzicie, czyli od Radziąkowa w stronę Szarleja, Bytom, Stolarzowice, już występuje blenda cynkowa. Istotne dla UNESCO? Bardzo, ze względu na to, że to jest na węglanach i wody nie zatruwa, to
to na siatrzanach woda jest niezdatna do picia. System gospodarowania wodami podziemnymi w Śląskich Górach w naszym wniosku obejmuje nie tylko odwadnianie z tego płaskiego terenu, nie tylko tą gospodarkę wodną, ale również wykorzystanie wody pogodniczej do celów spożywczych, co udowodniliśmy we wniosku, że to było zupełnie pionierskie rozwiązanie. No i to dziedzictwo mamy wciąż żywe. Nadal z Kelera przecież pijemy w części tą wodę z korytarzy wydrążonych przez górników. Dlatego Galman jest dla nas bardzo istotny. O tym osiądzu wam mówiłem. Natomiast w 1704 roku Jerzy Giżyk uzyskuje od cesarstwa austriackiego Leopolda przywilej na wyłączne wydobywanie Galmanu na Górnym Śląsku. No i właściwie się to zaczęło, ale jeśli popatrzymy sobie na datę, kiedy Gisze otrzymuje przywilej, a identyfikację cynku jako metalu z blendy cyklu Galmanu, lapis kalaminatu generalna postać, wykonał dopiero Wilhelm Hofberg gdzieś w roku 1695 roku. Zwróćcie uwagę, w jak krótkim czasie identyfikacja jest na Górnym Śląsku, a Gisze już uzyskuje przywileje. W lipcu William Champion 1738 roku patentował metodę otrzymywania cynku z galmanu z wykorzystaniem retorty pionowej. I to jest bardzo istotne. Jeszcze jest takie ciekawostki. W 1785 roku niejaki szlachcic Wilczek wydobył około 187 ton w Storożowicach. Nie mógł galmanu sprzedać ze względu na przywilej Giszego, więc pracę zaniechał. A w 1790 roku rozpoczęto poszukiwania pod Segietem i Sułągórą, w miejscu zwanym Szorys. Tam znaleziono wyprażonego galmanu z wcześniejszych czasów. Szorys, kopalnia Szorys znajduje się dosłownie na skrzyżowaniu na Strożku. Wielu z Państwa pamięta, że nie przejeżdżało się tego skrzyżowania na wprost, tylko zjeżdżało się tak na tą stację paliw i dopiero wjeżdżało, prawda? Tam były rozlewiska. Tam właśnie znajduje się kopalnia Szorys. No i widzicie, że ten czerwony, brązowy to jest rudy żelaza, niebieski ołów srebra, natomiast czerwony tego galmanu i bledy cynkowej, więc tego dosyć dużo się znajduje w naszym terenie. No i jeśli popatrzymy, że Andreas Sigmund Markgraf właściwie 742 wydestylował w podobnym roku Anton von Schwab, właściwie który pracował w Falun, obiekt wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w Szwecji, to widzimy, że ten rozwój dopiero się posuwa z początkiem XVIII wieku. No i właśnie dochodzę do Lemberga. Wesołym, tutaj szkła, dzisiaj Mysłowice. Około 1798 Johann Christian Lubeck wynalazł pierwszą metodę produkcji cynku na wielką skalę. Ta metoda wykorzystana poziomem muflowe piece. W czym tkwi szkopuł? Do tej pory te metody wytapiania cynku powodowały, że ostatni etap otrzymywania surówki trzeba było wygasić ten piec. Natomiast ta metoda powodowała, że wypływ surówki jest ciągły. No i te pierwsze wytopy nie tylko zaczęły się w Wesołej, a ma mniejszą skalę, również w naszej Friedrichshütte w Strzywnicy. No i potem poleciało. Budowano huty w różnych miejscach, nawet w Królewskiej Hucie, w Szopienicach. Mapa z 1817 roku. Ja już na paru wykładach ją pokazywałem. Zaraz dojdę do tych filiżanek. Taki wstęp, ale żebyście zrozumieli, dlaczego ten galman się tam, te kopalnie galmanu się tam pojawiają. Mapa z 1817 roku Górnego Śląska. Tak właściwie industrialność to jest od Tarnowskich przy Tarnowskich Górach. Te wszystkie, zobaczcie, jak to jest pełno. To jest Bytom. Katowic jeszcze nie ma. Tu jest Chorzów. Miałkowice, no wszystko nie ma właściwie. Pojedyncze zakłady się gdzieś tam pojawiają, bo węgiel jest potrzebny. Natomiast cała produkcja, cała industrialność jest w tej części Górnego Śląska u nas.
I mówiąc o rudach cynkowych, musimy mówić o takim trójkącie, właśnie od Starężskich Gór przez Radzionków do Szarleja i z Szarleja przez Dąbrowę Miejską do Miechowic i z Miechowic przez Talarzowice do Starężskich Gór. Dąbrowa Miejska, kojarzycie ten kościół, który wyburzono przed Bytomiem. 20 lat później Górny Śląsk nadal tak wygląda. Jeśli popatrzycie, to pustko. Pustka. Pojedyncze zakłady, tak jak mówiłem, bo Królowa Luizja, czy Holm, Rybniku i tak dalej, one się pojawiają. Natomiast to są tylko pojedyncze, a całe górnictwo ród znajduje się właśnie koło nas. I pisząc nawet wniosek, myśmy mogli go złożyć w 2015 roku, natomiast zaczęliśmy badać ten cynk. Okazał się bardzo istotny do naszego wpisu, bo przez okres cały XIX wieku Niemcy zdominowały produkcję cynku. Totalnie. W połowie lat 50. ponad 60%, średnia wychodzi blisko 43% globalnego i produkcji cynku. Ale co z tymi Starożytnymi Górami? Ano, jeśli zobaczymy sobie rok po roku, to są największe ośrodki wydobywcze rud cynkowych w Niemczech. Zwróćcie uwagę, Tarnowitz jest na pierwszym miejscu. I zwróćcie uwagę, jaka jest przepaść Galman. Widzicie to? Pokażę wam tylko parę roczników. Zobaczcie, 54. Galman. My mamy miliony wydobycie cetynarów. Rud Wigelmana. Czyli byliśmy jednym z największych ośrodków wydobywczych rud cynkowych na świecie przez 100 lat. Dlatego te kopalnie Galmanu, które pojawiają się na filiżankach, one są w tym wszystkim bardzo istotne. One są bardzo ważne. Bo wtedy byliśmy potęgą. Takie kopalnie Galman. Zobaczcie, nawet Cuzamen, to jest to niesamowite. I tak możemy przez 100 lat prześledzić. Koniec XIX wieku, no to już było troszeczkę gorzej. Dlatego zaczniemy od tych filiżanek z kopalniami Galmanu. Pierwsza z nich, kopalnia Werona, umiejscowiona blisko Srebrnej Góry, no właściwie nawet wchodzi w części. A specjalnie pokazuję takie mapy, zobaczcie, w środku z tym cyplem to jest właśnie Werona. Są jeszcze kamienie górnicze w tym lesie, nie zachęcam, żeby je nie wykopywać, bo to jest nasze świadectwo. Jeszcze mi one powinny tam pozostać. W 1842 dużo pracowników, 148 urzędników, ale pracowała już na niej jedna maszyna parowa. Pan Reiner Slota ją opisał, bardzo ciekawe pole ze względu na to, że widać tam, że ten cynk występował. Do dzisiaj wchodzi się na polany, na których od właściwie 100 lat nic nie chce urosnąć, ze względu na metale ciężkie, które tam występują. Natomiast ta roślinność niskopienna, pięknie rosną murawy galmanowe. Wydział Botaniki z Uniwersytetu Śląskiego ze studentami przecież zachwycają się. Podobne rosną na hałdzie pobyczkowej tymi kwiatkami, które tam właśnie rosną, że mogą właśnie kopalnia Werona. Zobaczcie, ile tych kopalń było wokół. Tak właściwie jak Karnal wyjeżdżał z Starnowskich Gór, to gdzieś po 116 kopalń. 116 kopalń. I to trzeba było zbudować. Ona graniczyła między Eriką, Izabelą, Beschel-Freude i Segiet, kopalnią Segiet. Kopalnia Segiet to już jest odręb nowy, jakbyście weszli bezpośrednio, wejdziecie na tą kopalnię. Kolejna filiżanka Planeta, czyli kopalnia Planeta. Zobaczcie, ona
jest zaraz w lesie za Reptami. Czyli zobaczcie na tej filmie, jak pięknie widać drogę, która idzie w stronę Zabrza. No nic dodać, nic ująć. No, piękna kopalnia. Zachowały się również torowisko się zachowało. Pole górnicze, podział po dwóch stronach drogi. No i rzeczywiście tego galmanu tu dosyć sporo widniało. Próbowałem tę mapę tak, żebyście zobaczyli, że ona to są. Widzicie Państwo, to są te pola. To najczęściej. Czyli bardzo istotna kopalnia. Kolejna w 1811 założona przez Giszę. Prawdopodobnie kolejnym, bo z tych dużo dokumentów jest, że graf Hugo Henke von Donnersparr został ostatnim właścicielem. Największa z kopalń, które się pojawiły w naszym okręgu. Cóż to za kopalnia? Kopalnia Szary. Chyba była wówczas największą kopalnią w Europie, jeśli chodzi o oblębę cynkową. Nie było większej. Mnóstwo ludzi zatrudniała 428, cztery maszyny farowe, można je odnaleźć nawet na filiżance. Z końcem lat 19 połączyła się z Orłem Białym, tym Orłem Białym, który również zarządzał kiedyś zakładem naszą kopalnią, zabytkową kopalnią srebra, ale to był kombinat. To był kombinat górniczo-hutniczy. Mieściła się kopalnia w Szarleju, dosłownie dzisiaj nazywana Werk Piekarski. Również tak to nazywają, prawda, Łukaszu? Nawet jest taki profil na tego. Tak, jest to Piekarski Werk, no właśnie. Tak można odszukać. Tam jeden z Bractwa Kulkowego kiedyś dostał taki wielki głaz i ten głaz, słuchajcie, jest do dzisiaj, niesamowita rzecz. Płuczka jeszcze kopalni właśnie Segier, ale już na dole, jak kopalnia została powiązana. Kolejna kopalnia, Karol Gustaw. Trochę tajemnicza. Żeby ją Państwu umiejscowić, jedziemy drogą na Bytom, za Stroszkiem. Krzyżujemy się z autostradą, prawda? Więc to było to miejsce. Na Dąbrowie Miejskiej nawet parę lat temu był jeszcze jeden kamień z tej kopalni, ja go widziałem, natomiast no już dzisiaj nie ma. Dochodziła prawie do tego kościoła. Ta kopalnia zatrudnionych 143 pracowników. I odczytałem w niektórych dokumentach, że w tą kopalnię niejaki rod z Królewskiej Huty inwestował. Będę Wam opowiadał o wydobyciu, o tych centenarach, bo to z każdym rokiem było inaczej, także myślę, że to nie jest potrzebne. I wyraźnie widać, że też przecina tą drogę, która prowadzi na Bytom. Widzicie, tak? Pan Gustaw, to jest depora górnicza. Zobaczcie, że tych wyrobisk pod ziemią było dosyć znacznie. Dzisiaj po tym śladu specjalnie nie ma. I kolejna kopalnia, to zgadnie? Ładne imię ma. Teresa. Kopalnia Teresa. W 1842 zatrudniała 270 pracowników czy urzędników. Dwie maszyny parowe, które właściwie możemy odnaleźć na tej filiżance. A co jest jeszcze na tej filiżance, to proszę kombinować, albo się pytać. Po zakończeniu, właściwie dosyć szybko, bo w 1879 tam już nie było żadnych dróg do galmanu ani blendy cynkowej, natomiast odkryto węgiel, który zaczęto kopać. Czyli kopalnia Karsten i Centrum połączyły się, jakby Wam umiejscowić. Albo będziecie widzieli sami. To jest kopalnia
kopalnia Teresa, graniczy z Apfel u góry. Natomiast zwróćcie uwagę, to jest Bytom, to jest ulica Wrocławska, Park Miejski Bytom. W części zachodzi na ten park, tak? Także mówiono, że Teresa w części jest oddana właśnie przez Tilową, Winklerową w części te pole na park miejski, a w części właśnie przez Donesmarka. Jest to wcześniejszy park niż nasz park miejski, natomiast nie ma tam tyle pingów i warpita jak u nas. Jest to duże wzniesienie, ale jednak te górnictwo tam widzimy. No potem ta spółka po wojnie w latach 50. to kopalnia Dimitrow, chyba wszyscy wiemy, potem centrum, także znacie już tą lokalizację tej kopalni, bardzo, bardzo ważna. I kolejna, też piękna kopalnia Galmanu Maria, funkcjonowała do 1912 roku, nazywana imieniem żony pierwszego właściciela Miechowic, Franza Alcyna Marii. Alessina, Maria, natomiast po śmierci pana Franca to Marię poślubił Karol Winkler. Ten Karol Winkler, który uczył się w naszej szkole, ten Karol Winkler, który zaprzyjaźnił się z Fryderykiem Grundmannem, tym od cementu portlandzkiego i tak właściwie być może maczał w naszej cementowni również. To są te osoby, które Karol Winkler był właścicielem posiadłości powiedzmy w Katowicach, Szopnicach. I to on a Grundmann pomógł zindustrializować ten teren, założyć to miasto. Więc zobaczcie, że jest tyle wątków łączących Tarnowskie Góry, więc naprawdę się tutaj dużo rzeczy działo. Wiele osobistości. Cztery maszyny parowe, ona długo pracowała. Natomiast pierwsza żona Karola Winklera to była Albina Kalider, siostra Teodora, tego rzeźbiarza. Także zobaczcie, że te powiązania są bardzo duże. W okresie późniejszym Marią zarządza Grysikowa. Łukasz, to jest nasz pan Grysikowa, prawda? Wszyscy nie. No i piękne zdjęcie. Jak brakuje nam zdjęć właśnie naszych górników Tarnowskich Gór. Mamy tylko trzy zdjęcia, gdzie możemy popatrzeć na te osoby. No name. Natomiast one nam pozostawiły właśnie to nasze dziedzictwo, które stało się światowym dziedzictwem. To jest takie fajne. Ja się bardzo wzruszam, jak oglądam zdjęcia właśnie osób. I tak krótko statystyka, żebyście Państwo wiedzieli. Kopalnia Szarlej, to jest rok 1855, zobaczcie, największa. Jeśli pod względem wydobycia, pod względem zatrudnienia, potem Teresa, Maria, czyli mamy te trzy kopalnie, które pojawiają się na filiżankach. Potem mamy Wilhelminę. O co chodzi? Ta Wilhelmina dosłownie graniczy z kopalnią Szarlej. Potem mamy kopalnię Apfel. Dosłownie jest nad kopalnią Teresa. No i Elizabeth, która jest obok kopalni Maria. Rockenberg, kopalnia wiecie na Suchej Górze. No i zobaczcie, kolejne dwie spiżamy kopalni Galmanu. To są największe kopalnie Galmanu w Niemczech, czyli na Górnym Śląsku można powiedzieć, bo tu u nas się odbywało Westfalii, nie było aż tak dobrze z tym Galmanem. Natomiast Galman jeszcze w dużej ilości w Belgii produkowano, w okolicach Liège i w Rumunii są takie kopalnie, natomiast nie znam jeszcze tej metody muflowej wytoku, dlatego myśmy zdominowali. Proszę
Proszę Państwa, na zakończenie chciałem Wam powiedzieć tylko jeden cytat z tego naszego, z tej naszej Złotej Księgi. Cytat inspektora solnego jakiego Friedricha Wilhelma Hegera, który napisał: albo zapytam Pani Dyrektor, ile ten nasz serwis jeszcze będzie? 2 miesiące? Do końca marca. Więc proszę Państwa, pytajcie minuty, bo na ich skrzydłach zawisła wieczność. Prelegenta. Śmiało, proszę bardzo. Z jakiego materiału jest ten serwis? To jest trudne pytanie. Ja nie jestem ekspertem od serwisu. Pod kątem już porcelany będzie następny wykład, na który zapraszamy. I to będzie wykład, na który zapraszamy 16 grudnia. Wówczas będziemy mówili właśnie pod kątem porcelany. Myślę, że to będzie wykład, na którym ty, którzy dzisiaj mają takie pytania, myślę, że odpowiemy. Natomiast, Szanowni Państwo, chciałam jeszcze powiedzieć, że do tej wystawy naszej mamy taki katalożek. Jeżeli Państwo jeszcze nie nabyli, zachęcam króciutko o serwisie Karnala, również ze zdjęciami, które tutaj Państwo widzieli na prezentacji. Natomiast myślę, że ta właśnie taka kwintesencja biografii Karnala tutaj Państwo będą mogli znaleźć. Zatem bardzo, bardzo dziękujemy, a ja jeszcze powiem, że za tydzień będzie kolejna prelekcja w związku ze stuleciem odzyskania niepodległości, także zapraszam. Mój kolega dr Krzysztof Buś wygłosi prelekcję, także odwiedzajcie nas. Liczę, że będzie tak dużo jak dzisiaj, a widzimy, że sala renesansowa wcale nie jest taka duża, jak nam się wydawało. Stąd też walczymy o te większe pomieszczenia, o to większe muzeum. No to nasze dziedzictwo, także chwalmy się nim. Chwalmy się. Podobnie jak z tą pieśnią Dzwoneczek Czarnobylski. Coraz częściej my ją wykonujemy, oczywiście też w tym języku polskim. Natomiast to jest niezwykle miłe. Naprawdę wierzcie mi, że uderza w serducho, jak się słyszy w innym mieście, gdzieś poza granicami naszego kraju, oni grają i oni mówią, że to jest ich dziedzictwo. Nie? No nie będę się z nimi kłócił, natomiast no... Tak, wierzcie mi, tak stało. Jeszcze a propos Dzwoneczka Tarnobylskiego, to Kucharczona w parku Kunszt śpiewa już 2 razy. Właśnie wersję polską. I już mamy, bo mamy panią prezes właśnie z chóru Kansona, ponieważ moment ten 31 marca, który ja bym chciała, żeby tak szybko nie nastąpił, to mamy już takie zaplanowane już duże obchody, takie pożegnanie z Karnalem. Już z panią prezes ustalaliśmy, że będziemy tutaj śpiewać i mam nadzieję, że też Państwo z nami nauczymy, będziemy śpiewać właśnie Dzwoneczek Tarnobylski. Ja przepraszam za te długie wprowadzenie tym cynkiem, natomiast no, żebyście Państwo zrozumieli, skąd te kopalnie galmanu się pojawiły na tych filiżankach. One były bardzo istotne w XIX wieku dla całej Europy, bo żeśmy zdominowali tę produkcję cynku naprawdę. I bez tych kopalń nie ma górnictwa bez hutnictwa i odwrotnie, to jest wielka symbioza. I one pojawiły się właśnie specjalnie na tym, bo miały ogromne znaczenie. Także nie tylko kopalnia Fryderyk z tymi dwoma, nie tylko cementownia, która czeka właściwie na odkrycie. Nie tylko szyb Spes, który był jednym z najnowocześniejszych szybów. No dom Karnala, no to wiadomo, że musieli mu tam dać. Ale również te kopalnie Galmanu, bo były wyjątkowe. I zachęcam, obserwujcie te filiżanki, przyglądajcie się im. Wiele pięknych rzeczy. Dodać, bo taka ciekawostka teraz na Facebooku, toczy się takie dochodzenie, czy przypadkiem Katowice nie powstały dzięki Tarnogórskiej Loży Masońskiej. Ileś razy wspominałeś na ten temat. Założyciele byli uczniami Tarnogórskiej Szkoły. No właśnie. Oni się tu poznali i się okazuje, że plan Katowic to jest pochodna nauczania masonów. Ale to już taka może ciekawostka. No myśmy przez wiele lat rozpychali się u Obciaju, bo to jak Warszawa nie chciała spojrzeć na Górny Śląsk, tak? Katowice niespecjalnie patrzyły w tą stronę.
Ja wiele problemów miałem z tym, żeby ekspertów przekonać, polskich ekspertów, bo industrialność Górnego Śląska, może nie tylko Górnego Śląska, jest postrzegana poprzez pryzmat, nie wiem, czerwonej cegły. Szukali szybów, kominów, nie wiem, ciągle tej czerwonej cegły. Nawet ekspert, który przyjechał nas weryfikować z Francji, architekt Michel Coft, który nie rozumiał górnictwa, dopiero w czwarty dzień, kiedy zobaczył zakład wodociągowy Słodkaszyc, mówi, no teraz widzę. To teraz widzę, ja mówię, no Jeronie, no przecież ten krajobraz górniczy, te Tarnowskie Góry, te same dziury, przecież to też jest industrialność. To podziemne miasto, które jest pod nami, ale ona zostawiła, a dzięki wodzie nie mamy zabudowanego dzięki ochronie tej wody, nie mamy zabudowanego tego krajobrazu. Warto chodzić po tych naszych łąkach, obserwować. No są przepiękne. I wiele razy przez to odczarowanie tych Tarnowskich Gór, wiele razy właściwie padło takie stwierdzenie, właściwie wszystko tutaj się zaczęło. Być może Katowice również, Łukasz. Proszę, jeśli macie pytania, to bardzo proszę. Była mowa tutaj, panie Zbigniewie, o Parku Kunszt i o Parku Miejskim oraz o kopcu Parku Kunszt i pomniku, który został w setną rocznicę tam posadowiony, a później przeniesiony do Parku Miejskiego. Ta niewielka hałda, na której pomnik stanął, taki niewielki obelisk, on był rzeczywiście bardzo skromny, miał formę jakiegoś takiego prostego kamienia z rodzajem medalionu i krótkim zapisem. Ta niewielka hałda istnieje do dzisiaj. Państwo, którzy byli na dwóch spacerach organizowanych w tym roku po dawnych obszarach górniczych z cyklu na Warpiach, Park Miejski i Cmentarze, mogli wejść na tę hałdę. Istnieją do tej pory, nie istnieje pomnik, ale istnieją schody. I to z dwóch stron tej hałdy, oryginalne. Może nie jest zbyt wielki zabytek, ale już dzięki wpisowi na UNESCO, do UNESCO jest. Czy jest możliwość odtworzenia albo zaznaczenia w jakiś sposób tej hałdy w związku z planami rewitalizacji Parku Miejskiego, na którą to rewitalizację Urząd Miejski uzyskał duże pieniądze, prawie ponad 2 miliony złotych. Czy dobrze, takie jest moje odczucie i pytanie, czy byłaby możliwość szczególnego zaznaczenia tego miejsca, żeby ono nie zniknęło w czasie tej rewitalizacji? Powiem tak, najpierw rozpocznę od tego, że Urząd Miejski nie pozyskał środków, miał możliwość pozyskania środków. Także Urząd Miejski jest... chociaż nie reprezentuję Urzędu Miejskiego już teraz. Natomiast no, gdzieś tam uczestniczę w rozmowach, a ze względu na UNESCO, no to ten park miejski jest mi bardzo drogi. I uczestniczyłem w tych konsultacjach wszystkich. Więc na tą chwilę jest zrobiony projekt i czeka Urząd Miejski na to, żeby się pojawiły znowu takie pieniądze do pozyskania. Tak się okazuje, że żeby pozyskać takie pieniądze, trzeba mieć projekt w szufladzie. Bo zanim się zrobi taki projekt, to już pieniędzy nie ma, wszyscy już je wzięli, a projekt trwał trochę czasu, bo trzeba było nadmiennie konsultować go nie tylko z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, również z RDOŚ-iem, natomiast no, były włączone Narodowy Instytut Dziedzictwa, był włączony komitet czy panie, które nadzorują wpisany Park Murzakowski na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Także szereg, ściągnęliśmy do tego parku największe głowy dotyczące parków miejskich. Chcę też powiedzieć, że ta hałda z tymi schodami po dwóch stronach to nie jest hałda, na której spoczął ten obelisk. Ja bardzo przepraszam. Ta hałda, i mamy zdjęcia, ta hałda jest tuż przy Baba Jadze z ławką na środku. Ona jest niewielka. Mamy zdjęcia. Takie były opisy w Monte Starnowicach. Były kiedyś, natomiast to cały czas wszyscy się uczymy. Ja też się uczę i też powtarzałem wielokrotnie w swoim
w swoim życiu jakieś rzeczy, które wyczytałem gdzieś tam wcześniej u Nowaka, Piernikarczyka i ja potem utwierdzałem się, ale to pokazuje, że to nasze dziedzictwo jest wciąż żywe, cały czas odkrywamy. Mamy wiele dokumentów jeszcze do odkrycia. I odpowiadając na pytanie, też bym sobie życzył, gdyby był taki obelisk lub cokolwiek zaznaczone, że w tym miejscu akurat stanął, bez względu na to, jakie to miejsce będzie. Oczywiście trzeba to zrobić zgodnie ze sztuką, no musi to być zgodnie z kartą wenecką, pokazane, że to jest replika, nie jest to oryginał, żeby nie wprowadzać w błąd. Ale miejsce zasługuje na to, żeby upamiętnić, że tam stał taki obelisk. Ta wyższa hałda ze stopniami po obu stronach, jakie miała przeznaczenie w takiej sytuacji? Nie jest badane. Skoro ta mniejsza z ławeczką... Nie jest badane, bo tam przy pracach archeologicznych nic nam nie wyszło. No, a mamy zdjęcie z takim żołnierzem na koniu właśnie przy tej hałdzie. Są schody na to, tylko że jest mniej tych schodów, bo tamta jest wysoka. To jest wysoka i schody. Natomiast badania tych schodów, wzięto ten beton, ale nie sądzę, żeby on miał tyle lat. Ale to kwestia badań jeszcze. Nie tak dużo stron. Kto zniszczył ten obelisk? My. Ale co znaczy my? My, społeczeństwo tarnowódzkie. Nie, to zrobili powstańcy. Tak, takie są. No wiele rzeczy, słuchajcie, to musimy się zmierzyć z tą taką historią naszą. Być może dzisiaj już inaczej patrzymy. Być może poprzez pryzmat, że to jest świadectwo, że UNESCO jest świadectwem działalności ludzkiej, ale całego świata, nie tylko jakiejś nacji. Słuchajcie, przecież Tarnowskie Góry budowały różne nacje. O tym mówi Ordonek Górny. 1528, paragraf 49. Burmistrz musi mówić w trzech językach. Polskim, czeskim, niemieckim. Żadna z nacji nie powinna się przypisywać tylko sobie zasług. I takich przykładów mielibyśmy bardzo dużo. Mnóstwo. Przecież Hohenzoller też zginął z ratusza. Jeśli popatrzymy na portal tegoż budynku, którego stowarzyszenie Wanie przyczyniło się, żeby ocalał, no to nie do końca jest taki, jak był. Przecież przez ile lat herb tarnogórski był tylko... Dwudzienny. Tylko połowa właściwie herbu naszego, tak? Nie tyle herb, co pieczęć, prawda? Może nawiązanie do pieczęci. No ja myślę, że to nie chodziło o nawiązanie do pieczęci, tylko trzeba było tego czarnego orła usunąć. Dlatego wszystkie ratownictwa górnicze w Polsce mają tarnogórski krzyż w krzyżu maltański, ale właśnie ten, jak to pięknie ująłeś, pieczęci, nie pełny. Ze względu na to, że też wszystko się w Tarnowskich Górach zaczęło. Pierwsza centralna stacja ratownictwa górniczego również w naszym mieście. To jeszcze jedno. Proszę. Pan wspomniał również o składzie solnym. W zasadzie to był cesarski urząd solny, później królewski. Tam, gdzie chodzimy do Gryfnego Kafyju. Ten budynek. No. Rynek. Dlatego mówiłem, że to tak mi pasuje na ten czerwony. I sobie Państwo możecie zobaczyć na stronie wademekum.tg.pl. Są opracowane. Historia do odkrycia. No i już jest udowodniony, bo jest... No tak, ale mówię, żeby do pokazania, wszystkie miasta czerpały korzyści z tego, że miały skład solny i to był wielki przywilej w XVI wieku, to, a u nas jest cisza, że mieliśmy sól. To był ogromny... Proszę, jakie wtedy, proszę. Może wyjaśnię Państwu, dlaczego tak trudno było uzyskać cynk metaliczny. To, co tutaj Wyszek powiedział, że w Indiach, w Chinach, to już było bardzo dawno temu. Jeżeli rudy są albo w postaci siatki, albo w postaci zęby. I o ile żelazo i ołów, tlenek żelaza i tlenek ołowiu,
po redukcji wypływa w postaci metalicznej, to tlenek cynku redukuje się w temperaturze powyżej płynnego cynku. Czyli trzeba go tak wysoko podgrzać, żeby on, tlenek cynku, zamienił się w cynk. I on jest w postaci pary. Jeżeli się go wolno schładza, jest dostęp powietrza, to się otrzymuje więcej tego. I stąd tak trudno było uzyskać ten cynk metaliczny. Te piece muflowe, one miały takie nadstawki, gdzie następowało szybkie schłodzenie tego cynku, który ma temperaturę wyższą niż temperatura płynnego cynku. I w tej nastawce właściwie był w dwóch postaciach. Częściowo płynna i częściowo jako tlenek cynku. Natomiast w tej chwili w Hucie Cynku w Miasteczku proces przebiega w ten sposób, że cynk w postaci pary przechodzi przez mgłę zrobioną z płynnego ołowiu. Czyli jest mgła ołowiowa, metaliczna, i cynk w postaci pary wchodzi w to. Następuje mieszanina cynku i ołowiu. I później na zasadzie likwacji u góry jest cynk, na dole jest ołów. Cynk spływa i później idzie do dalszej obróbki i czyszczenia. Ja powiem tak, że moi znajomi z Bańskiej Szczawnicy, z kopalni też miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, się dowiedzieli, że mamy ten serwis, zaraz przyjechali tutaj. To jest naprawdę niezwykły serwis i naprawdę chwytajcie minuty, bo mamy go jeszcze niedługo w naszym mieście. Ja myślę, że dzisiaj powinniśmy jeszcze skorzystać, że Państwo nie mieli okazji zobaczyć, żeby jeszcze dzisiaj podejść i pomimo tego, że mówimy, że do 31 marca, żeby jeszcze dzisiaj podejść. Słuchajcie, być może widzimy go po raz ostatni, ze względu na to, że on nie jest na stałej wystawie w Bochum. Ja byłem tam kilkakrotnie i ja go nie widziałem. Dlatego było to takie moje marzenie. Natomiast nie wiem, ile razy nam się zdarzy być w Muzeum Górniczym w Bochum i akurat trafić na wystawę, że on będzie wystawiony. A to nasze dziedzictwo jest. Tam jest jeden z wielu eksponatów. Nie, on jest zbyt cenny nawet dla nich. Jest bardzo cenny. Myśmy o tym rozmawiali z profesorem Stotą, który przyjechał, był na głównych obchodach. No i oczywiście podpytywaliśmy, nawet żartując, że może my tutaj zrobimy taką zbiórkę, czarnogórzanie, zbierzemy się i kupimy od Muzeum w Bochum. Oczywiście żartując poniekąd, ale oczywiście profesor Slota odpowiadał, że no po pierwsze nie on teraz jest dyrektorem, natomiast nie. Oni, Muzeum w Bochum jest muzeum, które zbiera różne pamiątki związane z górnictwem z różnych terenów. Nie tylko, no, ale przypominając, że przecież mówimy o kardynale, który był inżynierem pruskim, więc to jakkolwiek by nie było, dla nich to jest jednym z, ale nie. Nie na tyle, żeby się pozbyć. Oczywiście u nas byłoby, tak jak wspomniałam, w tym takim porównaniu, taką naszą monolizą, która powinna mieć swoje pomieszczenie i powinniśmy z różnych stron te filiżanki oglądać, podziwiać. Na pewno nie ma tam takiego wymiaru, ale nie. Doszukiwać się górników szczególnie tam są. Wyobrażam sobie, kto by kupił filiżankę z domem karnawem. Dobrze, czy jakieś proszę? Jeszcze jedno takie, już takie moje osobiste pytanie. Czy to był jakiś zamierzony zabieg, umieszczenie zdjęcia serwisu na początku tej prezentacji i na końcu? Ponieważ pytam o to, ponieważ zauważyłam, że na pierwszym zdjęciu dwie filiżanki są odwrócone tyłem. Znaczy jedna całkowicie, a druga częściowo. Zamierzone to było, czy przypadkowo? A teraz są wszystkie widoczne. Niezamierzone powiem, niezamierzone, natomiast zamierzone, że na pierwszej i na końcowym slajdzie
bo chciałbym Państwa naprawdę zaprosić do tego w imieniu Pani Dyrektor, żebyśmy jeszcze raz poszli do tego serwisu i zobaczyli. Zdecydujemy się jeszcze, z sobą. Mamy mapę, na której jeszcze raz możemy przeanalizować te miejsca, o których Zbyszek opowiadał. I myślę, że jak razem pójdziemy, jeszcze może na samej wystawie ta salka jest mała, ale i tam poprosimy Cię, Zbyszku, jeszcze ewentualnie o pytania, które mogą nam się nasunąć. Także tak.